jeden, że tak powiem, kłopot. Nie odwracamy się plecami do publiczności. Jeszcze nie oddech, no. Nie może zaśpiewać tak, jak nie chciał. Czemu cieszy się z nim? To jest okej. Dla mnie tego typu konkursy, festiwale i tak dalej mają wielki sens, ponieważ przede wszystkim uczą tolerancji. Niepełnosprawne powinny mieć takie same szanse, jeżeli tylko jest talent. To wszystko ocenia się w tych samych kategorii. Umiesz albo nie umiesz. To nikt nie powie to, czy ty widzisz, słyszysz słabo, czy nie chodzisz. Po prostu, jeżeli dobrze śpiewasz, to masz takie same szanse jak pełnosprawne dziecko. Tylko prawda, a nie jest. Że? Ja słucham kogoś, kto mnie zmusza. Ja nie będę tego nie robił, on mi nie odpowie. Także. Dokładnie, to ci się treści emocje. Tak jest. Śpiewa to z takim dystansem, bawiąc się tym i wspaniale to przekazuje, to rewelacyjnie. Naprawdę. Zatem co mi pozostało? Oficjalnie otworzyć 4. Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem. Oczywiście różny jest ten poziom, bo dzieciaki się często skrępują, wstydzą. Myślę, że te dzieci niepełnosprawne często mają większy opór, bo się czują w jakiś sposób wyobcowane, prawda, czy gorsze. Ja myślę, że mogę tak mówić, bo też trochę oceniam to z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. I te dzieci mają trudniej, ale właśnie przez tego typu poczynania jesteśmy w stanie im dać ten start, dać im świadomość, że nie są gorsze. Jestem to drugi raz, bo rok temu też byłem na warsztatach i uważam, że jest bardzo duży postęp dzięki tutaj organizatorom, którzy na ten festiwal cały rok pracują. Cheese!
świadomość to jest najważniejsza rzecz na świecie w tej chwili, bo tylko dzięki tej świadomości jesteśmy w stanie się rozwijać jako naród, jako kraj. Także inwestujmy w młodzież. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie. Które bije coraz prędzej, goręcej. Jurorzy wyrażają ogromne podziękowanie dla wszystkich uczestników i ich opiekunów za wykonanie, a opiekunom za przygotowanie, podkreślając jednocześnie coraz wyższy poziom festiwalu, co stwierdziliśmy jednogłośnie razem z Markiem Piekarczykiem, bo jesteśmy od pierwszego festiwalu tutaj razem z Wami. Dyplom dla najciekawszej osobowości 4. Festiwalu Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem, podpisane prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Przed Państwem wystąpi nasz gość i juror Monika Kuszyńska. Już za chwilę przed Państwem zespół Pectus.